Dzisiaj mamy szansę zobaczyć domy na takim osiedlu, gdzie są bardzo duże domy. Idziemy właśnie obejrzeć jeden z nich. No więc jestem przed willą, którą mamy właśnie zamiar dzisiaj zobaczyć. Trochę pada, trochę wieje, jak to w sezonie. Tutaj w ogródku jest taka fajna palma, słuchajcie. Widzicie, jakie kokosy duże są. Jest dużo w ogóle fajnej roślinności, jest ogródek, trawa. Co prawda tu jest dosyć taka skarpa urwana, no ale ogródek fajny. Tu mamy taki oto basen, a willa jest ogromna, tak się prezentuje. Naprawdę fajna. Idziemy do środka. O, już widzę mały problem, ale nie jest aż tak strasznie. Nie ma barierki, ale schody są dosyć szerokie, więc może ok. Kuchnia jest olbrzymia. Stół. Nawet dwa i duży taras. Także tak to wygląda. Tu są schody na górę. Jak się wchodzi, jest od razu tutaj taki spadek i schody w dół. Ale dom jest na pewno taki zrobiony dla rodziny. To jest jedna z sypialni, dosyć duża, miejsce na półki, coś tu jest, schowek. Następnie z tej sypialni przechodzimy do łazienki, prysznic, ubikacja oraz kolejną sypialnię, to jest taka sypialnia z dwoma łóżkami. Szafa. Wszędzie są... klimatyzacja jest w każdym pokoju. To jest jeszcze jedna łazienka z prysznicem. I jeszcze jedna sypialnia. No więc tu na tej powierzchni mamy trzy sypialnie na dole i kuchnię bez jakiegoś salonu. Na razie nie widzę salonu. Idziemy na górę. Tutaj mamy dużą sypialnię z biurkiem i dużą łazienkę. Wow, ale to są szafy w łazience. Pierwsze słyszę, żeby w szafie były w łazience. No ale tajskie domy są czasami zaskakujące, więc łazienka. Tutaj z tej sypialni idziemy na górę. O, i tutaj dopiero jest salon. Tutaj jest salon wypoczynkowy. Nawet można w takiej łódce się pobujać. No i dookoła jest piękny taras. I widoczki. I mamy widok na morze, na ogródek, na inne duże wille. Po drugiej stronie są fajne wille.